Na spektakl adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych zaprasza Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Tym razem scena przygotowała poetycką opowieść Bolesława Leśmiana, zwaną baśnią o pięknej parysadzie i o ptaku bulbulozarze. W promocję niecodziennego przedstawienia zaangażowały się Koleje Dolnośląskie. Jak zapowiadają twórcy multimedialnego widowiska, ma ono orientalny rodowód i pedagogiczne przesłanie. Jest multikulturowym miksem odwołującym się do wiedzy dorosłych i dziecięcej wyobraźni. Naprawdę warto to opowiadać. Myślę, że wiele z tych dzieci, które będą odwiedzały teatr, a może i rodziców, i dziadków, uwierzcie Państwo, po raz pierwszy usłyszy nazwisko Bolesław Leśmian. Pomysłodawcą i reżyserem baśniowego spektaklu jest łódzki aktor, a prywatnie tata czwórki słodkich dzieci. W ich domu nie ma telewizora, są za to długie godziny poświęcone czytaniu bajek. Kiedy pociechą znudziły się już te najbardziej popularne opowieści, głowa rodziny sięgnęła po twórczość Leśmiana. Zacząłem czytać. Ja mówię, kurczę, jaki to jest dobry tekst, warto go na scenie. To nie jest tylko do czytania, warto go zrobić też na scenie. Patrzyłem na reakcje swoich dzieci, jak są sceny ze strachami. To jedna uciekała zza framugi, podsłuchiwała, jedna pod kołdrą, a trzecia tak. Więc stwierdziłem, że mam trzech widzów, każdy inaczej reaguje, ale się sprawdza, każdy słucha. Spektakl okraszony jest piosenkami, a także filmowymi animacjami zastępującymi klasyczną scenografię. Bohaterowie opowieści noszą niesamowite kostiumy, a całości towarzyszą efekty znane m.in. z teatru cieni lub baletu. Pytanie tylko, czy współczesne dzieci są jeszcze w stanie zainteresować się teatrem? No właśnie, dlatego podeszliśmy do tego w miarę nowoczesny sposób, dlatego mamy scenografię zrobioną właśnie tak, jakby były trochę w kinie, prawda? Więc chcemy jakoś na nowy sposób też zaciągnąć tego młodego widza, zainteresować, zaskoczyć czymś nowym, ciekawym i prawdziwym. Po sobotniej premierze jeden z małych widzów poprosił mamę, by odtworzyła mu tę historię po raz wtóry. Przyzwyczajone do wirtualnej rzeczywistości dziecko nie mogło zrozumieć, że teatr działa na innych zasadach niż nowe technologie. To m.in. dlatego spektakl promowany był wśród podróżnych Kolei Dolnośląskich. W pociągu relacji Legnica-Wrocław-Legnica w ramach wspólnej akcji Kolei Dolnośląskich i Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, pociągi pełne kultury, po raz kolejny jedna z legnickich aktorek przeczyta baśń Leśmiana. Pasażerom podróż umilała Małgorzata Patryn, czyli tytułowa księżniczka Parysada. Na spektakl Legnicki Teatr zaprasza już w najbliższy weekend. Będzie go można obejrzeć w sobotę o godzinie 16 lub w niedzielne popołudnie.